Gorąco mi. Bocian? Nie. Tu nie siedzi, patrz. Gdzie? Chyba nie idzie. Lekle. Jak w silniku diesla. Ej, ale pojedziemy na kawę do Starbucksa. A jak chcesz, to ja cię tam mogę zawieźć, ja kawę nie piję. Ale to sobie weźmiemy ciasto i herbatkę. Ja wiem, że ty kawę nie pijesz, Krzysiu. Co w tym Starbucksie takiego jest super ekstra? Dobre ciasta. Aha. Nie wiem, zawsze jak gdzieś jestem w jakimś mieście z Starbucks, to lubię sobie iść. A wiesz, nie jest to jakoś, nie wiem, wybitnie zajebista kawa czy coś, no, ale jest dobra i smakuje. I kosztuje 15 zł. Mój co? Znaczy, no ja nie wiem, bo tak szczerze mówiąc, to nigdy nie byłem w Starbucksie. No to Andy cię zabierze. Siemano! O, nie patrzy się, ale fajny miał ten. Jak byłam na spacerku dzisiaj, to tyle osób na moto jechało. Ogólnie to jak podjechałem pod ciebie, to dzwonił do mnie Marcel. No. I powiedział, że właśnie wyjeżdża, także myślę, że będziemy tak mniej więcej w tym samym czasie. Myślę, że będziemy czekać? No, wydaje mi się, że nie będziemy czekać, a jak będziemy czekać, to chwilkę. Oki. No. Gąbeczkę na mikro masz? Ja zawsze mam. No nie wiem. A czemu? No ostatnio ją zgubiłeś, więc się pytam dla pewności. A to ostatnim razem to miałem ten mikrofon zastępczy i wtedy mi wyleciał. Ja, no tak, bo to dopiero idzie. A teraz mam nowy. Teraz mam nowy, w tym co mam teraz, to gąbka nie wyleci, nie ma szans. Ja ją próbowałem zdjąć palcami i nie szło. Tak jak u mnie, jak chcesz tą gąbkę zdjąć, to musisz się namęczyć troszkę. No. Ona się tam zahacza o coś. No dokładnie. Znowu mnie będzie wszystko boleć. A z Marcelem sobie dzisiaj pogadamy. Pełna kulturka. Tak jest. A Laksa z Natalią normalnie się z nami połączą tymi interkomami, czy nie? No właśnie nie wiem. Może być problem, nie? Z tym może być problem, no. On szuka jakiegoś takiego, te co my mamy, ale nie da się... Bo ja wiem, bo on mówił właśnie, no, że są mega drogie. No nie da się ich tanio kupić. One wszystkie są około 2000 zł, te dwupaki. No tak. Nam się w sumie trafiło, jak my żeśmy z Darią brały. Jak jest kurde gorąco. Hehe. Zielone. I znowu tutaj. Kurde, niedawno tu żeśmy byli. My tu jesteśmy za każdym razem. Przejechać środkiem, a jadę środkiem. Pisz. La, 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 la. I patrol. Nie, no mega jest gorąco dzisiaj. No. Ja i tak nie mam na sobie tego topu z długim rękawem, tylko na ramionczkach. No widziałem, fajny jest. Podoba mi się. Fajnie podkreśla co nieco. O tak. Te dęszą. TikToka pewnie nagrywają na 100%. A co tu jest? Komunia? Kurde, jakie lochy tu chodzą, ja cię pierdolę. Jakie ty masz oczy? Nie no, jedna taka fajna szła. Czy nie bardzo? Ale jej nie widzę. Co ty tak siedzisz, ej, na mnie? Nie siedzę na tobie. Co moje uda? Zobacz, ile ja tu mam miejsca. Nie siedzisz tak blisko mnie. Nie pchaj się. Strzałkę mamy. A to pierdzielę. O, na milimetry, kurde. O, jest Marcel! Możesz, kurde! No, to jestem w silnym szoku, że to on na nas czeka, nie my no na nim. Właśnie. Siema! Elo! Kto tam? Jak to możliwe, że ty na mnie czekasz? O, jaki fajny dronik. A to masz tego. Czekałem, mówię drona, może puszczę, nagra. A to masz tego Mavica Mini 2? To jest
izba po prostu. A, zajebisty. Kurde, a to jak... Tworzymy. Co? Jedźmy, gdzieś mi gorąco. Rozbierz se kas na chwilę. Będziemy latać dronem. Ty? A nagrywasz? No. No nie, bo reklam wyłączony. No mam wyłączony zawsze, bo szkoda baterii. Ja to zostawiam tylko, żeby mi się świeciło. No ja też to mam, ale mi się to po czasie wyłączy. A? No. Po, nie wiem, po dwóch, czy trzech minutach chyba. Może masz coś w ustawieniach. To co, lecimy dronikiem? Nie, lecimy. I lecimy motorkiem. Tak. Nie miałeś takiej kominiarki nigdy? Miałem, to jest kominiarka z tym. Razem z termo. Co? Kominiarka razem z termo. A. No. Fajne, to jest, bo mi tu nic nie podbiera. Wyglądasz jakbyś na basen szedł. Nie jest zbyt urodziwa, ale jest naprawdę fajna. Urodziwa? Masz taką samą kamerę jak ja? No, GoPro 10. No. No popatrz. Tak kupiłem na premiera, a prawie w ogóle nie używałem od premiery. I teraz bym kupił taniej, jakbym chciał. Nie ma. O, faktycznie ci zgasło. No. Faktycznie ci zgasło. No, zgasło. Umyłbyś tutaj tą kamerę, a nie? No była umyta, jak wyjeżdżałem z domu. A, jasne. Open mesh. Halo. Halo. Siema. To co, zawrócimy sobie? Gdzie my tu mamy? Cholera jasna, poczekajcie. Co? Marcel! Obrócił mi się ekran w telefonie. O, dobra. Poprawione. 100 meters on the right. I w prawo. Zgadza się. O, lewa, lewa. O, dzięki ziomeczku, że nas wypuszczasz. Co to przed nami jedzie? To jest skuter? Skuter, no. Ale z tyłu nie wygląda jak skuter. Wygląda z tyłu, ma lampę jak R1. Ej, no, może to jakaś Yamaha skuter. Może, może. Tak, to jest Yamaha. Ale ten tłumik to też. Yamaha T-Max. Wskazuje, T-Max. No nieźle. A Krapowicz? Ale powiem ci, że nawet ja nie mam takiego tłumika. A, ja muszę jeszcze zatankować, jak coś. No nie gadaj. Nie było stacji po drodze? To właśnie nie miałem po drodze. No jak to nie miałeś, jak tam jest stacja po drodze? Ale nie Orlenek. Ojej. Ja wymagający jestem co do stacji. Co ty masz z tym Orlenem? Co? Dużo osób lubi na Orlenie. No bo, nie wiem, sprawdzony jest. A tam na przykład ta w Rudnikach, co jest stacja? No tam jest moja. Moja, no tam nigdy nie uchodziło paliwo za jakościowe, dużo miało problemy później. Aha. No, tam gdzieś, wiesz, jakieś wałki robili czy coś. Aha. Tu pojedziemy prosto, jest Orlenek. Okej. Okay. Kurde, Marcel, jakie dupeczki tu chodzą dzisiaj. To nie? Średnio, sobie, kurde, Krzysiek, ja nie wiem, gdzie ty masz oczy. Ja ci wyczaję zaraz jakąś fajną siksę. Dawaj. Nie takie. Proszę cię. Znajdź mi jakąś fajną. O, co to? Nie, to nie jest nic takiego, nie że wiem. Wiesz. Nie znam się na, tak na motoryzacji, na samochodach, ale wygląda to ładnie. Zadbanie. No. Taka mokra szmatka bikini, pani z przodu. Amerykańskie. Amerykańskie, Krzysztofie. No. Ej, to ma central locka? Co ma? No bo to tylko nakładka, w sensie no, że na jedną śrubę jest koło montowane. Nie wiem, podjedź zapytaj. To fajne, fajne. Typowo amerykańskie. No. Kolor jest śmieszny, ale tak to jest git. Jakby była na przykład tak biała. No. Biała byłaby sztos. Dach ma skórzany, ej, zobaczcie. No. Nieźle. No bo go pewnie można zdjąć, albo nie? Nie wiem, chyba nie, bo wygląda nałączony. Ciekawe, z którego roku to? Myślę, że jakieś lata 70. Albo nawet 60. Wygooglować musisz. Kurde, będzie mi trakettała ta nawigacja. A daleko ogólnie tam jest? Nie. Tam pokazywało 6 km. A, to blisko. Elegancko. Do stacji. Jak, do jakiej stacji? No do mojej. To ty stację benzynową wbiłeś?
No tak. Wow! O kurde. Ale to idzie. No tam mały silnik to nie siedzi na pewno. Co ty? Dwulitrowy diesel na pewno. O, bo 1,4 MPI. W Skodzie miałeś 1,4 MPI? Tak, tak, tak. Aj, to ta Skoda przeżyła z nami. Dobra, kurde. Ostatnio mi się wyświetliło wspomnienie, jak byliśmy w Krakowie 5 lat temu. A, widziałem. Kiedy to minęło, chłopie? 5 lat. To było 5 lat temu, Marcel. Chłopie, a ja sobie zdałem wczoraj sprawę, że my się poznaliśmy 8 lat temu. I ja mówię, co? Przecież to było wczoraj. No. No, pamiętam, ty Roxem wtedy przyjechałeś. A ja? Ja na R125 byłem. Pał na dzielni był. Kurde, będę normalnie. Jak miałeś tą Yamaha. To ładna była. A to mówiłeś, że zacząłeś do mnie gadać tylko dlatego, że miałem R125. Wszyscy gadali, kurde. Zdziwili się, że z jakiejś takiej wiochy z Lublińca przyjechały takie, tu jakaś R-ka 125, tu jakaś R-ka 125. Wszyscy się tak zastanawiali, co to się stało, że z takiej wiochy w Częstochowie nie ma takiego motoru, a z takiej wiochy w Lublińcu przyjechali. O, ale masz fajne buty nowe. No. Kurde. Alpinka. Zobaczcie to. Alpinki. Zapinana na paseczek, widzę. Słucham? Zapinana na paseczek ten ochraniacz z przodu. Tak, tak. Bardzo fajne te buty są, kurczę, w porównaniu do moich CD, no wspaniałe, już je nieraz chwaliłem i cały czas je chwalę, że są bardzo wygodne, czyli w normalnych butach, naprawdę. A tak przez przypadek, bo Kasia pojechała, mówi sobie, poogląda jakieś aha, buty. Aha, i ty też kupiłeś? I Kasia nie kupiła, ja kupiłem. Także tak to wyglądało. Fajne, fajne. Ale okazję trafiłem. No. Okazję trafiłem, bo były połowę tańsze, bo gościu chyba wyprzedawał ostatki. Kurwa, zgadz mi. Co ty zrobiłeś? Krzysztof, Krzysztof, Krzysztof. Ale siara. Ała, skurcz mam. Tutaj na Orlen? Co? Na Orlen chcesz jechać? No, tutaj jest Orlen. A, no dobra. Kurde, ten Mateusz tam na nas będzie czekał. No co się tak guzmolisz? No ja tankowałem, jak wyjeżdżam. Dobra, nie tankuję żadnego 98, za drogie paliwo jest. Bo nie ma 98 tutaj. No dlatego tam nie podjeżdżam. Ciekawe zaj... Ale wystrzeliło. Co to, kurde, ciśnienie ci się zrobiło tam? No widocznie, nagrzało się. Ale poczułem. No. Lepsze te instrybutory gdzieś pozamontowywali, jakoś szybciej się leje. Szybciej nalewają, no. No nie, kurde, za 7 dych tyle tankowania ostatnio było. Ej, bez jaj, za 8 dych to jest pełny bak? Nie, niemożliwe. Ile masz zbiornik? Masz 16. Nie mam, powiem ci, że nie mam pojęcia. Ja mam 16. To ty też pewnie będziesz mieć koło tego coś. Pewnie coś takiego, no. Może za 2 litry, może z liter miałem. 2 litry. Albo 3. Może jeszcze litra zostawiłem wolnego miejsca. 95. Jo, pierdziewy. Szybciej nalewają i więcej trzeba płacić. Dobra, zostawię sobie to, przypilnuj mi tutaj. To oczywiście. Drony. Oczywiście. Jaki portfelik? Mały. Fajny. Nie oddam. Trójka. Dzień dobry. On dzwoni do ciebie. Proszę bardzo. Trójeczka tutaj. Nie, zbieram. Jakby pan mógł tutaj. O, dziękuję bardzo. Do widzenia, miłego dnia życzę.